Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, CarLab, napis, który wyciąłem, bo był mi potrzebny, AlkaFoam, produkt, zapach pomarańczy, produkt do mycia wstępnego. I teraz tak, zapach pomarańczy, tak jak z APC, które HD miało mieć zapach pomarańczy, ja tam nie czuję, ale pan Robert Duda twierdzi, że jest. No może gdzieś tam jest rzeczywiście, ale bardziej zasadowo. Na aucie niewyczuwalne. Czy mi się podoba? Nie. Ogólnie piana mi nie siedzi. Zrobiłem szybki test, słuchaj, i odpuściłem. Zobacz, ile jest. Nie mam przyjemności pracy tym produktem. Zjeżdża jak głupi. 1 do 30 fakta pianka jest troszeczkę lżejsza, ale dłużej nie posiedzi. I ona jest taka, idzie trochę w tą kaszkowatą właśnie. Oprysk to jest w ogóle dramat. Tragedia. Zjeżdża jak głupie. No w ogóle, tak jak widziałeś, no kurczę, nie zdążyłem okręcić się wokół auta i patrzę, a tu ściew. Tragedia, naprawdę tragedia. I teraz tak, bo tu jest ciekawe. Alkaliczny preparat pH 13, a tu wszędzie mamy napisane pH 12. A u mnie wyszło 9 z czymś. Nie wiem, muszę sprawdzić ten swój sprzęt. Także takie rozbieżności u mnie wyszły. Co do produktu. Piana fajna. Piana fajna, tak naprawdę oszczędność tutaj będzie przy tym produkcie znaczna. Domywanie, zbieranie brudu, no zmiękcza go krótko. Bardzo, bardzo krótko go zmiękcza. Więc to jest kolejny minus tego produktu. Nie siedzi mi. Naprawdę nie poczułem emocji przy tym produkcie i fajnej zabawy i odpuściłem. Jakoś nie daje mi frajdy. I dlatego już nagrywam filmik. Zresztą będzie do wydania coś. Wpisuj. Foam Alka. Drukowanymi literami. Pierwsza osoba zgarnia. Nie wiem, ze dwie setki, setkę. Nie wiem, ile mi się tam uda odlać tej piany. O, wiem. Dam to w butelce tej spieniającej. O. Z pół literka dwie setki, bo być może kiedyś się przekonam do tej piany, ale wątpię, bo już robiłem dwa podejścia i w żaden sposób, kurczę, nie siedzi mi ta piana, tym bardziej, że za krótko, liczyłem na oprysk i szału nie zrobiło, jak alkaliczne, kurczę, pH wysokie, myślę sobie, no to będzie spoko. U mnie, kurczę, nie wiem dlaczego u mnie tak wyszło te 9 z hakiem, specjalnie mam dwa pH-metry, i wyszło bardzo podobnie. No dobrze, słuchaj. Cóż mogę więcej? No, z mojej strony chyba to wszystko, kurczę. No, piana mi nie siedzi najzwyczajniej w świecie. Nie moja bajka. Ten pomarańcz taki mdły, zasadowy. No nie. I chyba się nie przekonam do tego produktu. W żaden sposób, kurczę. W żaden sposób. Odbieram ten produkt zapachowo i tak jak się bawię, jakby to był taki stworzony do myjni samochodowych właśnie. O, w ten sposób. Tak go czuję, kurczę. Nie wiem dlaczego, ale od samego początku nie kleiła nam się współpraca. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!